Także cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Mietek. Ja was witam w Bracia na Polskiej Farmie, w trzecim sezonie, w trzecim odcinku. Stoję sobie tutaj, generalnie siedzę, tak mogę powiedzieć. Nie wiem generalnie, gdzie jest żuk, Pipcia też nie ma. Czekamy na niego, bo miałem nagrywać odcinek, a jego nie ma, nie wiem, gdzie on pojechał tym żukiem. Bo chcieliśmy nagrywać drugi dzień tutaj ze żniw, bo mamy do koszenia pszenicę, bo wiecie, zapowiadają się takie pogody, że mają być deszcze. Ja tutaj słyszę żuka, że chyba jedzie. Nie wiem, czy tam jedzie, czy nie jedzie. O, coś jedzie. Jedzie, gdzie on tam był? Kurwa, aż mu kurę podniosł. Dobra, stój! Gdzieś był? Co mówisz do mnie? Gdzieś ty był? Na grzybach byłem. Przyjazd jakiś te? Bym sobie może zjadł jakieś kurwa grzyby trujące. Słuchaj, a to się nagrywa? Co to jest w ogóle? Bo nie wiem. No, nagrywam odcinek, trzeci odcinek z Bracia Polskiej Farmy, trzeciego sezonu. Witam serdecznie. Ty, a wycinałeś klapkę z kibla? To jeszcze do tej pory leży tam. Nie ma kto wyciągnąć. Pakse fajnie siedzą. Ty nie widział kogoś tego. Właśnie. A po co mi te klapki, jak mam swoje? Wiesz, no ja nie będę kupował, bo pieniędzy szkoda na nowe klapki. Niech se leży kurwa w tych gównach. Może w tych żniwach, może nazbieram na klapki. Oj, słuchaj, dzisiaj akcja jest, dzisiaj drugi dzień kosimy, bo dzisiaj pszenica jest do skoszenia tam na górze. Bo wiesz co, to ja oglądałem dzisiaj telewizję w nocy, nie? No i jaka pogoda ma być dobra? Jutro deszcz. Deszcz? No. Trzeba skosić. No dzisiaj pasuje skosić. A myślisz, nam dużo będzie tego? No, tam około, tam jest pszenica 100% nawożenia i tam jest około hektara jakoś, więc myślę, że przyczepa i dwukółka będzie dzisiaj pełna. A sypu dobrze, to dobrze by było, bo to owca było mało, strasznie mało było. 4 tony tylko było. No bo to Łódka. możesz widzów oczywiście zachęcić, zostawienie łapeczki w górę, tu subskrypcji na kanale, powiedz ile tam łapeczek, kolejny odcinek. Jakbyście to zostawili, no tak, 1000 łapek. No, może dacie radę dobić te 1000 łapek. To by było elegancko. To No, to by był było oczywiście kolejny kolejny odcinek. zaszczyt. No, kolejny odcinek Bracia Polskiej Farmie. No i subskrypcja na kanale, bo No. lecimy teraz po 13, no 13,5 tysiąca subskrypcji, nawet to 14 tysięcy, ale zostawcie oczywiście tam tą subskrypcję na kanale. My oczywiście nie przedłużamy. Pipciu No. wrócił tym żukiem sobie z tych grzybów. Nie wiem w ogóle, gdzie te grzyby kurwa, to w No ogóle ja ci. wiaderka nic nie ma. Słuchaj. Ja ci powiem historię, jaka tam była dalej, bo kogo spotkałem, to powiem w dalszych planach. Dobra, to teraz Mów. tak, No ja tutaj ci powiem. rekord stoi, tu tak, ciapek stoi, to w sumie tak ci powiem, to ja mogę w sumie sobie odepiąć tutaj od 60, no. Jeśli wystosujemy to 30 może, bo już w tamtym odcinku była 55, może pojeździmy teraz 30, może coś pniemy. Co miecza? No można by było to podczepić pod to, no nie wiem. To nie wiem, no nie wiem, czy tu udrze właśnie, powinny udrzeć, bo to jest lepszy niż tamten, to nie Czekaj, wiem. zobacz jak dźwięki. No Dźwięki troszkę powinny. zwiększymy. To możesz tam podgłosić, nie wiem. Dobra. Tym ciapkiem bym się przyjechał, kurde. To Wypróbował go, jakby było. palim to. Pal. Kurwa. Ty paliwo nalałeś? Ta, nalałem tam 10 litrów. I bo wiem, że fest kopci właśnie, bo to wiesz. No jakaś regulacja była, cylindra czy coś. Widzowie, jakby co, to generalnie ten owiec poprzedniego odcinka z żniw wrzuciliśmy sobie tam oczywiście bo ja mam tutaj konsolę podpiętą, nie wiecie? Więc zapiąłem sobie tego tura tamtego czerwonego, łyżkę i prosto wiecie, wsypałem wszystko do silosa. Tam było około 4500 litrów, czyli 4,5 tony, no. Miecza, to z tej słomy nic nie będzie, jak będzie deszcze, kurde, też prawda, to musi wyschnąć wszystko, kurde. Bo to nie sklęsło nic jeszcze, co? Ta Nie, słoma. dobra, na razie to 30 tak nie musisz jechać, to na razie ja sobie zapalę tego bizona. Ja sobie pojadę na skrzynce. Dobra? Dobra. Na razie zapięte będzie, tam myślisz, sypnie dużo, to jeszcze dwukółkę się pewnie sobie będzie sypać, Na fest. pewno będzie, na Przyczepę. pewno będzie całe tutaj Albo cała sam. przyczepa i dwukółka. No. Dobra, Pewnie, że siadasz? siadam. Pewnie, że siadam. Siadaj. To siadam. Otwierasz mi to? Drzwiczki? Otwarte są. Parnota jest. Grzeje dziś tragicznie, aż mi kuwa czapkę zdjął z góry. Przez te słońce. Jeszcze czapkę czarną, że sobie wziąłem. Pomyśl też, co nie? No. Kurde.
Generalnie widzowie możecie napisać, jak tam oczywiście w szkole, jak to oglądacie, to jest piątek prawdopodobnie, więc weekendu początek, nie wiem czy tam w sobotę czy w niedzielę będzie livestream, ale to się jeszcze okaże. Także możecie napisać, jak tam u was oczywiście. Ja tam szkołę skończyłem, to już wyniki wybrałem, elegancko się zdałem, kurde. To jest zajebiście, tylko robota teraz i... Dobra, otwieramy sobie tutaj oczywiście tu zbiornik, czyli pod przyciskiem X. Wrzuciłem sobie to w słomę. W sumie to nie wiem. Tak, chyba słomę. Dobra, mówię. Słomę może wyrypnąć to. Nie wiem, czy będziemy w belki robić, właśnie nie wiadomo jak to będzie, bo słoma powinna być gęsta z tego, to zdjęć mi. Dobra. Tutaj, tak? Zobaczę. O kurde, dobra, idzie. Dobra, 5 na godzinę chyba tak samo jak wtedy jedziemy, nie? Coś takiego maksymalnie do 5 km na godzinę. No tak pisali w komentarzu, że 3 na godzinę się jedzie, to nie wiem. Ta 3 nie, no bez przesady, no. Widzowie, 5-6 na pewno, no 3 to na pewno, nie? Wiecie, a kurzy. Kurzy? To dobrze, że kurzy. Kurzy, mitnica dalej jest. Czekaj, ja popatrzę. Jernik. No, jest dobrze, nieźle. No powiem ci, że jest 7%. Nie tak dużo, też nie tak mało. W sumie zamarzymy, mam nadzieję, że w tym sezonie tutaj dużo wyskusimy, bo wiecie, generalnie nowe, trzeba będzie kupować nowe nabytki na tej serii, jak i na Boczkowej, bo na Boczkowej szykuje się teraz, wiecie, odcinek ze sprzedaży świń, z sadzenia ziemniaków, no. Generalnie... Kurde, ale wysoko, bo zaraz spadniemy z tej skarpy. Bo trzeba będzie, wiecie, kupić po prostu bizona, nie? Tam bizon Z056, nie wiem czy będzie z daszkiem, czy z kabiną. Zobaczymy generalnie, co się nam uda oczywiście kupić tam, no to taki sprzęt będzie. Filmy prawdopodobnie teraz, jak wiecie, jak chodzicie do szkoły, jak jest rok szkolny generalnie, to chyba będziemy wrzucać z Pipciem odcinki bez premiery. Czyli normalny odcinek wlatuje na kanał, sobie oglądacie i nie musicie czekać jeden dzień na premierę odcinka, żeby o tej godzinie był odcinek, tylko po prostu będę wrzucał od razu odcinki, nie wiem, tam o 15:50, 15:30, czy 16, czy 17, także bez premier teraz będzie, nie? Powiem ci, ale tu zarosło ta działka. Czekaj, bo ten header tak za nisko puszczę, że muszę go podnosić. Tu uważaj, bo to jest góra właśnie taka, będzie haczyć ziemię trochę, wiesz. No właśnie mówię, muszę podnosić. Te patyki musisz regulować. Dobra. Ale tych drzew to za dużo jest, trzeba było poobcinać trochę, co nie? Nasza działka wtedy nie było, bo mi tu kupiliśmy pole. Nie trzymaliśmy co miecia. Skupione jest. Kurde. Myślę, że to w koło objedziesz, będziesz miał co... Nie wiem, ile to jechać, będziesz miał 50%, wtedy jechać po przyczepę chyba trzeba, co? No może wtedy może chyba ja pojadę po sumie po przyczepę, ty możesz sobie tutaj kosić jak chcesz. Dobra, to jak to się, jakby dogadamy jakoś. No. Dobrze idzie, nieźle. Zobaczymy jak widzowie z prasowaniem tej słomy teraz będzie wyglądać sytuacja. Bo my jak wiecie prasy nie mamy, bo prezentowaliśmy oczywiście gospodarstwo, to tam prasy nie mieliśmy od razu na start. Pojawi się pewnie odcinek pewnie w odcinku jakiś pan Tadeusz czy tam Ryszard, zobaczymy kto jeszcze, może pan Władek wystąpi. Zobaczymy który z nich ma oczywiście prasę, no. Słuchaj, ja właśnie spotkałem tatkę, jak grzyby zbierałem właśnie. Wiesz o tym? Zadu to na grzyby chodzili, widziałem. I co tam było, co tam opowiadał? Co opowiadał? Właśnie sobie tam w polu robił. Gadałem kiedyś, czy ma czas przyjechać, czy przyjedzie do nas, odwiedzić nas, czy spasuje tam, wiesz. O, ty się pytałeś o prasowanie jak, on prasę ma, czy nie ma prasy? Ma tam prasę, ma, ale trzeba sznurki chyba, bo nie wiem, czy on sznurki ma. To nawet, że pojedziemy, odcinek będzie specjalny z jakimś tam, nie wiem, wypadu do Agromy żukiem, czy coś takiego, ale on ma belującą, czy to taką do kostek? Belującą, bo ty chyba wtedy byliśmy, pamiętasz? Byłeś chyba raz u niego chyba. No dobra, czyli belująco widzowie, czyli jednak belująco, czyli będziemy jednak robić bele. Chyba, że zadzwonimy jeszcze do pana Ryszarda, czy tam wiecie, do pana Tadeusza. Znaczy do pana Władka, o sorry, mi się pomyliło, do pana Władka. Możliwe, że oni będą mieć, wiecie, prasę kaskującą, ale no. Ja jak Danuta mnie zobaczyła na grzybach, ja pierdzie. Tylko powiedziała coś takiego. Ty jeszcze grzyby zbierasz? Jeszcze na oczy widzisz? No wiesz, on miał w tym... Tym się nazywa, skrzynce miał, nie w skrzynce, tylko w takiej, co to się zbiera w te koszyk. Grzyby. Chyba koszyk, w koszyku miał normalnie ten. Tego, jak piwo miał normalnie. Piwo, jo? O tym? No, mówił. To wiesz, ona poszła tam dalej,
A my się czeknęliśmy wtedy. No, trzeba było kurwa jeszcze na płachtę na głowę założyć. Świni. A to trzeba chyba w tych chodzić, ten no, chyba płachcie, no. Się zdaje, że chodzić. Jak tam, sypie, bo ja tam Powiem ci pipczy, że 2 tony aktualnie już. 2 tony, to 50% mi się zdaje, że jest, bo 4 wchodzi, no. 52%. To pasowałoby by jechać. No to prawdopodobnie teraz mogę ci dać tego sprzęta, oczywiście połączyć tam na CB radio. Bo żeśmy oczywiście już widzowie żeśmy kupili z Pipciem. Pipciu zamówił na Allegro oczywiście CB radio. W Bizonie aktualnie już działa. W 30 jest podłączony i oczywiście w Ursusie C355. Także dobra, Pipciowi daję teraz tego sprzęta. Niech sobie oczywiście kosi. A ty jedź po przyczepę, bo trzeba będzie sypać. Dobra, już widzę z pola. Tutaj widzowie za niedługo oczywiście powstanie, jak wiecie, obora dla krów. Tutaj o, jest przyszykowane miejsce na to, specjalne miejsce na to, bo jak widzicie z tyłu dużo miejsca. To wam mówiłem o tym owsu, że żeśmy tutaj wrzucili tego silosa. No. Jak siadniesz do ciennika, to powiedz, bo sobie rady musimy sprawdzić, czy działa. No już. No halo, halo, słyszysz mnie? Nie. Nie, nie słychać, coś przyrywa dalej. Nie no, chodzi. Haczyk przykręca, bo może głośniej będzie. O, a teraz słyszysz mnie? No pewnie. O, teraz lepiej słychać, co nie? Na pewnie. To drogi była, Silverado było drogie. Nie, chyba 100 zł chyba kosztowało. 150. 150? No, 150 zł kosztowało takie. No to było najtańsze, nie? Bo to wiesz. No. To za daleko tak nie pogadamy sobie, to jest do 5 km. Ty, na koncie mam 30 tysięcy? No nieźle, no jeszcze nieźle, kurde. Pola tylko 2 mają na razie na start. Jeśli może się kiedyś dokupi, myślimy co miecia. No. No na razie dwa pola pewnie dokupimy. W następnym sezonie oczywiście kolejne dwa. Jakoś łąkę prawdopodobnie, bo wiecie, jak będziemy mieć krowy, to potrzebujemy siano i trawę. Więc tak. Łąka trzeba będzie. No, ja lewo co wyjeżdżam po tę górę. Słuchaj, tu się w ogóle w kabinie otwiera coś? Bo to trochę gorąco się już robi w tej kabinie. No tam przecież jest otwarte drzwi są i okno. Okno nie było otwarte z boku. Nie wiem, ja miałem otwarte, chyba że się buguje. Chyba że na Simple IC to się buguje. Słuchaj, ja to zboże widzę, no i prawie się wysypuje, muszę ręką tego odpychać. Dobra, ja w to wjadę, ja tam w drugą stronę jadę, nie? Dobra, to obróć się na drugą stronę, będziemy sypać. Jest 3 tony równe, prawie. Dobra, no to prawie będzie całe ta autosanka to. No, chyba ten 4 tony, chyba coś z resztkami chodzi, mi się zdaje. To coś takiego powinno chodzić. Dobra, to czekaj. To czekaj, tu podjedziesz, to ja pojadę tutaj, dotąd o i co wysypiesz od razu mi. Nie wiem, do ruchu, to razem jechać tego. Nie, nie, nie. Nie, nie? Nie, ja sobie to wejdę do Bizona. Zobacz co zboże z boku, widzisz? Dobra. Jak tam sytuacja wygląda? No praktycznie myślę, że chyba 90% masz jakoś, nie? 80 właśnie. Dobra, to otwieraj rurę i będziemy sypać. Podnieś to chyba, czy nie podnosić tak? Nie, no mocarnie został włączony. Dobra, sypaj tam. A tak chyba odgarnąć chyba nie będę, nie musiał, nie? Nie, zobacz czy suche w ogóle to zboże jest. Ten jęczmień. Pszenicę właśnie. Że to jest pszenica, myślałem, że to jest jęczmień. Nie no, suchutkie, elegancko człowieku, chodzi. A, pszenica to jest. To lepiej człowieku jak diabli. Kurwa, Madziek rzuca. Dobra, ile tam jest generalnie procent w tym tutaj o? No zobacz, do 30 wpadnie, zobacz. 68%, 3 tony. Dobra, 3 tony? No. Kurwa, 3 tony. Nie wiem, czy to po dwugłówkę pasowało, bo jechać dwugłówkę tam nie zmieści, to chyba 2 tony 500 wchodzi, to nie za bardzo. A i czekaj, bo zapomniałem, bo wtedy się trącił. Robimy belę, będzie belowanie oczywiście tej słomy. Nie będzie kostek na tej serii z tego względu, że kostki się pojawiały już u nas na serii Bracia Polskie Farmy w drugim sezonie. W pierwszym sezonie i na Boczkowie są kostki, więc teraz żeśmy pomyśleli oczywiście z Pipciem, żeby wziąć oczywiście naszego jakiegoś znajomego, bo my nie posiadamy prasy, ale będziemy kupować. Po prostu wziąć tutaj, polecieć w belki, nie? Bo oczywiście tura mamy do 30. Może też kupić jakieś widełki pod 55, wiecie, takie do tyłu podczepiane, wiecie o co chodzi, nie? Żeby na przykład turem wziąć do 30 jedną belkę, a z tyłu wziąć drugą belkę, żeby wiecie, żeby była przeciwwaga, żeby to jakoś jeździło.
A jak nie, no to po prostu Pipcie będzie mi zwoził belki na gospodarstwo, a ja na gospodarstwie z tyłu będę miał podczepiony do 30 oczywiście obciążnik i będę turem oczywiście układał te belki, nie wiem, tam w tej stodole, czy tam na polu, gdziekolwiek, jakoś plandeko się zakryje. No to będzie wtedy elegancko, się jakoś kupi jeszcze, bo i tak musimy jechać, bo oczywiście Pipciu dzisiaj był tutaj w lesie. Oczywiście spotkał na grzybach pana Tadeusza z Danutą i powiedział, że nie ma tego, sznurków. Nie ma sznurków, więc trzeba będzie prawdopodobnie odwiedzić, pojechać do Agromy, kupić sznurki i żukiem oczywiście, także... No, słuchaj. No. Mówił, że nie ma sznurku, bo wszystko poszło, bo ja miałem tam w zapasie, w stodole, ale wszystko poszło, bo prosowo. Chciał jeszcze wziąć, ale nie było już i musimy kupić, bo nie miał właśnie już. No to dobra, no to elegancko to pojedziemy, oczywiście będę mieć kolejny jakiś przecinek. Pamiętajcie widzowie, żeby zostawić łapeczkę w górę. Lecimy na tym odcinku 1000 łapek w górę, to oczywiście kolejny odcinek. Pamiętajcie także o subskrypcji na kanale. Poprzednie odcinka było bardzo mało łapek, spowodowane było to tym, że YouTube bardzo dużo uciął zasięgi, jak i wyświetlenia, tam w ogóle łapki, bo średnio tak na odcinka to jest po 10 tysięcy wyświetleń, a na tamtym odcinku było 4 tysiące wyświetleń, także wiecie jak to YouTube robi, ale to jest taki standardzik na YouTubie, także ile masz? Słuchaj, mam tonę. To nie wiem, podjedź ty i pojedziemy i ktoś nie pojedzie. Ty pojedziesz, albo ja pojadę po dwukółówkę, to by jeszcze będzie tutaj na dwukółówkę, sam raz podeszło. Dobra. To nie wiem, kto pojedzie. Ty pojedziesz na Mizona, czy jak tam. Ale kurzy, raduci kurwa. W sumie to jest przyczepa, więc przyczepę mogę odczepiać, nie? Klocek podłożę już. Bo dwukółówkę to nie za bardzo. No wiesz, dwukółówka nie może stać, bo to jest na jeden koło, wiesz, ci podniesie przód i co zrobisz potem? Wszystko się wysypie potem. No to właśnie mówię, nie? Ciągnik, dwukółówka. A ta 4, no to wiesz, ta przyczepa to może tak ostać. Luzem, to nie ci przeszkadza. Ty, ale światło elegancko działa, czy jest, chłopie, chodzą. Lux! Aj, podjeżdżaj. No tak powoli jadę, bo ciężko jest wyjechać pod górę, wiesz? Ja to mu daję gaz, pełny opór, ale... To jedzie jak jedzie, to swoje ma, nie? Gdybyś miał 55, to lepiej by szło, bo to wiesz... Mniej koni ma to 30. Jak to jedziemy, tego? Jak to zrobić teraz, żeby tu pojechać tam? Przyczepę? Tu zostawić to? Nie. Bo ja pojadę... Całe? O, całe, dobra, tak. Elegancko. Źle, 4 tony mamy, czy nic, nie jest źle. Dobra, to postawię to łop 30, ja sobie skoczę teraz po 55. Przez te pola. Czy było lepiej wziąć 30? Zapiąć do główki, będzie lepiej pasować chyba. Nie, no to jak mam tam podczepiono, to nie będę teraz odczepy, nie będę zjeżdżał, wiesz, bo tam dalej pod górę wyjeżdżasz. Wezmę 55, bo i tak paliwo jest tutaj, więc wiesz. Manualne podczepianie, bardzo fajna sprawa, mi się podoba to. O, cyk. Węże elegancko i teraz można jechać, o. Jeszcze tego, żeby mi nakarmili kaczek i kury, o, to jak mam pszenicę, to po dzisiejszym odcinku sobie nakarmimy te kury i kaczki. Kończysz, wie, jako to teraz, co? Ciebie czeka, czy jak? Ale na, idzie, no... jadę. Jedziesz? Jadę. Co? Nazywałaby taka plendeka, wiesz, co się rozłożysz tutaj na ten, na ziemię. A to na resztki. I... No, na resztki, takie dobre by było. Ty, będzie cała dwukółówka jeszcze, czy nie? Właśnie nie będzie, jeszcze tona tylko będzie. Kurę, mało. No trochę mało. Ale jest więcej niż tego owca, kurde. No, to jest więcej. No będzie z 5 ton będzie. Tej pszenicy. Znaczy będzie więcej, z 6. Myślałem, z 6 będzie. To z między mówili, że to jest hektar. Dobry hektar. No jakoś tak, coś koło tego. Dobra, teraz tak. Weź tam te my, jak jeszcze tam skoś. Jak dasz radę, to na górze tam. Nie wiem, czy tam ci w ogóle hyder da radę. Wydało radę, był elegancką. Nie wiem, czy się da, bo to... Właśnie, bo tam właśnie czasem może hyder wie, że co chodzi, nie? Hyderek złapie, nie złapać. Nie, skusiłem, dobra, jest git. Jeszcze, o, i tu jeszcze tamto na dole weź, to miałeś. Nie, to jest wykręcić. Ale to dobrych hamulców chyba mi się nie ma chyba. Nie, zalany ten. Płyn parauliczny chyba. Płyn hamulcowy? Chyba tak. Dobra, to czekaj teraz tak, ja to podjadę jakoś. Dobra. Nie ma dużo, to tylko zostało, kurde. Jakby się nie chciało podjechać już? Ile? Kurwa, pół tony tylko. Właśnie. Masz więcej, dobra,
No teraz tak, jedź 30, ja oczywiście pojadę tą... Mogę pojechać bizonem. Co? No, ja sobie bizonem pojadę powoli, już elegancko. Dobra. 30 czy 55 najlepiej jechać? 30 jedź. A tam więcej ciężaru, to lepiej chyba tym zjechać najpierw. A potem 55 zjechać. Tylko tam powoli jedź z góry, bo to wiesz jak tam to jest, nie? Bo tam hamulców też nie ma, więc tam uważaj, nie? Aha, to chyba nieco za ladę za dużo. Nie, tam praktycznie w ogóle tam nie ma hamulca nawet tej 30, więc tam musisz sprzęgiem jakoś hamować, wiesz? Chyba nie ma naprężonej linki chyba, mi się daje. Dobra, tam w ogóle nawet nie ma linki, od tego zacznijmy. Tak? No, możesz jechać pierwszy. Dobra, to ja jakoś powoli będę zjeżdżał. Będę powoli jechać. Wiesz jak ja szarpię, wiesz jak ja jeżdżę. Jakoś z góry zjadę, o. Ktoś idzie powoli. Ja sam będę powoli jechał, ja to jadę 13. Jak coś tam będzie z góry, to mów, nie? Ty, co jest? Co jest grane? Kurwa, patyk zakręciłem, co jest? Ty, Pipci, ty jesteś na CB Radio tam? Jestem. Halo. Co jest? Kurwa, mój łeb. Ty, a gdzie to płotu nie ma? Ty, co on narobił? Ja w śmietnik wjechałem, śmietniki. Wie co się stanęło? Ty, bo to deszcz pada, co coś ty narobił? Kurwa, haka nie zakręciłem i wpadłem. Kurwa, tam hamulców chyba nie było, mówiłem ci, że człowieku masz powoli jechać, bo tam hamulców nie ma. Człowieku, tak przyczepa ciągła mnie z tyłu, to co wiesz, to było 4 tony, no to co się dziwisz? Kurwa, ma, co ja teraz zrobię z tym? Tak ciągła, aż tyle prędkości... Kurde, jeszcze deszcz pada, a tam przyczepa stoi na polu. Haka nie zaciągłem i boż, mówię ci dzisiaj pogoda będzie, to nie wiem, czy coś się stanęło. No ale to już miał deszcz właśnie padać, nie? To wiesz. Mam szczęście, że przez te całe stadanie nie przyjechałem. Boga, co tam się stało? Dobra, trochę do tej pszenicy wyleciało z tego, dobra, trochę na ziemię leciało się na wyżej, weźmie do tego, do wiaderka. Dobra, gdzie jest płot? Tu jest jeden płot, tam jest drugi płot, tak? Dobra, nic się w sumie nie stało, bo wiadomo, 30 po prostu nie miała tego hamulty, więc widzowie zrobiłem tak. Płoty jak widać, płoty nie są połamane, więc będzie można je od nowa tutaj wsadzić, oczywiście się wykopie tutaj nowe te dziury, się zakopie i będzie elegancko dalej płot, nie? Tylko godzi to pszenicę teraz. No to kierowca był. Ty? Jak ty, kurwa, jak ty jechać? No ale taki szpec tam w środku, że to już nie moja wina, że hamulce szczeliły. Haka nie zakręciłem, no to może moja wina, bo haka nie też nie zakręciłem. No to... Patrz, człowieka już kurwa w święcie wjechać. Jak rzuciło mnie tak, że... Kurde, ma, ta cała pszenica się tu wysypała. Dobra, no widzicie, widzowie, tak, pozbieramy to, bo widzicie, deszcz jest, deszcz pada, więc trzeba będzie wszystko teraz zbierać tutaj oczywiście z pola, bo tam jeszcze 55 stoi. Wjeżdżamy do stodoły, także widzowie, będziemy kończyć materiał. Możecie na końcu jeszcze napisać hashtag płot. Ja mam oczywiście przypnę serduszko, płot został rozwalony. No nic się nie stało, no widzicie, zakopiemy od nowa i będzie gitara, dobra. No taka wtopa troszkę ma na tej serii teraz. Słuchaj, mam szczęście, że ja żyję. Kurde, taka wtopa w trzecim odcinku, no dobra, nic się nie stało najwyżej. Także widzowie, pamiętajcie także o subskrypcji na kanale, o łapeczce w górę, 1000 łapek, kolejny odcinek, hashtag płot. Dzisiaj ze mną był tutaj kierowca, który no jeździ tragicznie, powiem, mówiłem mu, że powoli jechał, ale no pożegnaj się. Cześć, zobaczenia w następnym odcinku. Także trzymajcie się mordeczki do kolejnego odcinka. Cześć!